Brodnicki Fight Team MMA po raz kolejny zorganizował ponadregionalne walki w brazylijskim jiu-jitsu. W zawodach w brodnickiej hali Osir wystartowali początkujący zawodnicy, jak i już doświadczeni. Tak, to jest, powiedzmy, że to jest połączenie, można powiedzieć, że zapasów, judo, sambo, wszystko włożone do jednego worka i wymieszane, tak? Czyli nie ma uderzeń, są chwyty, obalenia i techniki kończące. Punktowane są obalenia, każda zmiana pozycji, każde przejście z pozycji do pozycji, na przykład z gardy tak zwanej do siadu, do pozycji bocznej. Punktowane są techniki kończące, rzucenie pasa, to znaczy jest oznaczenie końca czasu, tak? Bo w tym ferworze nieraz nie słychać gongu, jak się mówi koniec czasu, a jak się rzuci, załóżmy jakiś przedmiot na matę, to jest oznacza, że jest koniec walki. Fight Team MMA Brodnica oficjalnie działa od 2009 roku. Trenuje w nim około 60 osób, w tym 20 zawodników biorących udział w walkach amatorskich i zawodowych. Uczęszczam do FTB MMA Brodnica niecałe 2 lata. Przygotowania, no oczywiście, że zawsze zawdzięczamy trenerowi Radkowi Szpak. Nasz trener, mam nadzieję, że dużo jeszcze się od niego nauczę. Tak, wybrałem ten sport zamiast komputera i innych jakichś używek, alkoholu czy papierosów. No ćwiczę, bo to kocham jakoś tak od dzieciństwa. Znaczy mamy tak, 3 razy w tygodniu treningi MMA, poniedziałki, środy i piątki. Czasami oczywiście jak przed jakimiś większymi zawodami, to trener oczywiście ma czas dla nas poświęcić i przygotowujemy się więcej niż te 3 razy w tygodniu. Do tego siłownia, to już oczywiście na naszej głowie, jak my się przygotowujemy. Do tego jakieś tam suplementy diety, dieta. Oczywiście, że mi się podoba. Spodziewałem się mocnych walk. Poszło w miarę dobrze. Przygotowywałem się na jednego zawodnika, z którym 2 lata temu przegrałem, tutaj właśnie w Brodnicy. Zabolała mnie trochę ta przegrana, bo czułem się lepszy. No, niestety dzisiaj ten kolega nie startował. Mam nadzieję, że to będzie impreza cykliczna, że organizatorzy tutaj nie będą się poddawać i będą to robić cały czas. Na pewno będę startował. Wśród brodnickich zawodników pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęli Mateusz Dąbrowski i Paweł Okrasa.